fajnie się śpi, jaka fajna, mięciutka poduszka. Ojej, ej, co jest gane? Co jest gane? Ej, słyszę, jak ktoś do mnie dzwoni. Kto do mnie dzwoni o takiej godzinie? Ej, kto do mnie tu krzyczy i dzwoni? Ja sobie smacznie śpię na mojej poduszce pięknej. Grafika dwóch stron, patrzcie, fajną mam poduszkę tutaj. Odbierać. Elegancka. A ktoś do mnie dzwoni teraz? Kto do mnie teraz dzwoni o takiej godzinie? Kurde, ktoś mnie budzi, no. Kto tam jest? Kto do mnie dzwoni? Czekaj, zejdźmy na dół i zobaczmy, kto do mnie dzwoni. Drzwi są zamknięte. Okej, widzowie, otworzę te drzwi, jak klikniecie łapeczkę w górę. Szybko klikajcie łapeczki w górę. Zobaczymy, kto jest za tymi drzwiami i kto do mnie się dobija. I pamiętajcie też o subskrypcji. Ja sobie sprawdzę, kto subskrybuje. Biegnijcie raz subika. Dowalamy w subika i w łapeczkę. A ja będę patrzył. Uwaga, otwieramy. Zobaczmy, kto do mnie teraz tutaj dzwoni z rana. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep smilesokruka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem. Bo wleciało nowe zdjęcie ze Sebkiem i jego autografem. Już jest nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smajslo, dołączane do każdego zamówienia na sklepie smilesokruka.pl. Twarz Sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smilesokruka.pl. Twarz Sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. I co? No cześć. Kim ty jesteś? Cześć, słodziaku. Barbie? Mogę wejść? Dzięki. Nie, nie możesz, nie możesz. Ej, nie możesz, ej, nie możesz. Ej, co jest? No nie wierzę. Czemu ty wchodzisz do mojego domu, jak ja miałem zamknięte drzwi? I czemu jesteś Barbie? Co? No, jestem po prostu Barbie. Nie lubisz Barbie? Ona jest jak ta lalka czy laska, jak ona tam była, ta Barbie. Ale czekaj, wiesz co, ja mam dziewczynę, ja mam koleżanki, ja nie szukam żadnej innej dziewczyny, nie. Nie, ja żadnej innej... No nie, wiem, ja żadnej, czy mówisz prawdę. Żadnej innej dziewczyny nie chcę. Patrz, widzisz, jaką mam twarz? Nie, nie chcę. Może ja ci... Chodź, siądź, ja ci zrobię coś do jedzenia. Co? Do jedzenia? Ty chcesz mi coś zrobić? A co, nie jesteś głodny? Chociaż trochę jestem głodny, wiesz? Chociaż troszeczkę głodny bym był, coś bym se zjadł. No właśnie, siadaj już tutaj. No dobra, dobra. Ona coś chce mi zrobić do jedzenia. Wiecie, coś bym chętnie sobie wszamał, ale ogólnie nie podoba mi się to, że... Ej, co ty mi dajesz do jedzenia? Mój specjał. Co jest zgane? Ej, czemu mi ty dajesz do jedzenia plastik? Przecież to jest plastik drogowy. Ej, no czemu, tak, no. Czemu ty mi dajesz normalnie plastik drobiowy, co? Normalnie jedno oko dostałem, ty. Cyklopem się zamieniłem. Ej, dobra, no, ej. Ale to normalne jedzenie, to mój specjał. Czemu ona mi daje plastik? Przecież plastiku się nie je, Barbie. Czemu mi ty chcesz dać do jedzenia coś plastikowego? Ja nie mogę takie jeść, rzeczy. Przecież to jest niedobre. Jak plastik, to jak mogę się zatruć, oszalałaś? Ale ja jestem z plastiku, ja jem tylko takie rzeczy. Ej, ona jest mega dziwna, ona mi każe jeść plastik. Nie, to nie jest no normalne. Jedz, jedz, nie, no, nie będę jadł plastiku, bardzo. Nie będę jadł jakiegoś drogowego stożka. Nie, ty oszalałaś, nie. Wiesz co, aha, może lepiej sobie pójdziesz, bo nie chciałbym mieć takiej dziewczyny. Jesteś jeszcze no, w pudełku. No, dlaczego byś nie chciał? Ona jest jeszcze... taka ładna, plastikowa, dobra, ja sobie lepiej pójdę do góry. Dobra, ty możesz sobie lepiej wyjść, ja sobie wejdę, dobra, mam nadzieję... No nie, nie umiem tym pudełkiem po schodach chodzić. O nie, ona tu chce wejść, o, nie, nie, nie. Nawet tu nie próbuj wchodzić, tu jest moje łóżko. Ona próbuje tu wejść, patrzcie, nie może pudełką, nie daje rady. No nie dam rady, wyjdź. Ej, wyjdź tu. Z mojego domu, wyjdź z mojego domu. Patrz, ona nie chce wyjść, patrzcie, ona próbuje tu wejść. A, muszę ją przegonić jakoś. Czekajcie, przegonię na jakąś inny sposób, wiecie co? Przegonię ją na fajny sposób, że wyciągnę to. Przegonimy ją teraz. Wiesz co? Masz stąd wyjść, powiedziałem, ale już! Masz stąd wyjść! Dobra, dobra, dobra! Masz stąd wyjść, masz stąd wyjść! Dobra, już, jest, już. Uciekła, dobra. Zniszczysz plastik. Dobra, uciekła, dobra, jest. Ucieka, ucieka. Ej, co tam się dzieje? Czekaj, czekaj. Tam jest jakaś inna dziewczyna. Co jest grane? Hejo! Tam jest... Zostaniesz cześć? Moim Kenem? Czemu tu jest jakaś jestem druga Barbie? Ej, co jest? Czemu do mnie przyszła druga Barbie? Przecież... To ilu was tam jest? Wyglądasz jak mój Ken, chętnie cię zmienię w mojego Kena. Ja mam być twoim Kenem? Tak, zostań moim Kenem. O nie, no, tylko nie to. Zrobimy dom Barbie. O nie, ona chce zmienić w mnie Kena. Ale ja nie mam włosów jak Ken, nie mam włosów takich blondynek. Ej, co ty mi robisz? Ej, co trzeba robisz? Tu więcej różowego postawić. Ej, co ty mi robisz? Ej, co ty mi robisz? Tego nie powinno tu bo być. Ej, wywalaj to. Wywalaj to, powiedziałem, ale już. Domu. No nie, jakaś ale druga Barbie po mnie przyszła. Plastikowe, proszę. Czekaj, czekaj, ja zobaczę sobie na lornetce. Co to jest tam? Czekaj, zobaczę sobie przez okno. Ej, to jest kolejka Barbie, ich jest jeszcze więcej Barbie! Więcej dziewczyn Barbie! O nie, tylko nie to, ich jest tam mnóstwo. O, no to mamy przegibane teraz, nie, tyle Barbie ja nie widziałem. Słuchaj, Barbie musi się zawsze przeglądać w lustrze, zobacz jak super wyglądam. No nie, ale ty jesteś, masz fioła na swoim punkcie, że tylko Barbie, bo różowe? Barbie jest najlepsza. Jakie ty masz usta wielkie, nie czekaj. Nie takiej Barbie? Jakie ty masz wielkie usta? One są napompowane, czy co? Mogę ci dać buziaka. Nie, nie chcę buziaka. Nie, 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 n
zostaj tam, no tam ci buziaka. Zostaw mnie, zostaw mnie ratunku. Ludzie, no zostaw, zostawcie mnie na balkonie, Barbie mnie chce, Barbie mnie chce zapać. Nie, ale nie jestem Kenem, przecież nawet jego włosów nie mam poważnie. A zabiorę cię. Co? Gdzie mnie zabierzesz? Ej, zostaw mnie, wypuszczaj mnie, Barbie mnie porywa, kurde, blada, gdzie ty mnie bierzesz, dziewczyno? No tutaj razem sobie posiedzimy, proszę bardzo. Ale słuchaj, poważnie, ja nie jestem, bo ja nie mam takich włosów, a Ken ma inne włosy. No to zmień sobie. A jak zmienić? Ja nie umiem. A jak ty zabiorę możesz zmienić? Cię, chodź, wezmę cię moją limuzyną i zmienimy ci włosy w Kena. Co? Ona chce jechać ze mną i mi zmienić w Kena? I zrobię ci makijaż, Kena, bo Ken nosi makijaż, musisz pasować no, nie do wiem. Mnie. A dobra, a wiesz, że na mój sklep leciało nowe zdjęcie z autografem? Pum, patrz, widziałaś to? Nie wiem, może? Ja mam świetny pomysł, wiesz co, ja zaproponuję mojego brata, może chciałabyś nie, ty mi się mojego podoba, brata, zobacz, mam fajnego okularki. Brata, zobacz, tu jest mój brat, patrz, Sebek, czekaj, ja ci pokażę, o, tu jest Sebek, tutaj, widzisz? A tu jest. To ja mogę mieć dwóch Kenów, tutaj, nie ma tutaj problemu. Sebek jest. I jest jego autograf i link w opisie macie na moim sklepie smajsokruka.pl, do każdego zamówienia jest właśnie nowe zdjęcie ze mną i z moim bratem, ze Sebkiem, takie fajne, już niedługo zniknie i będzie jakieś inne, więc się szybko spieszcie, bo dużo nie zostało po prostu. No, a widziałaś to? A jeszcze mam fajne skarpetki, patrz, fajne takie skarpetki, zacz, Barbie, chciałabyś. No, ale takie są różowe, tylko Barbie lubi. Różowe? No mam różowe, a na razie takie pomarańczowe. Patrz, fajne? Czekaj, no, ja ci pokażę. Pomarańczowe średnie, muszą być różowe, a są plastikowe. O teraz, o. Plastikowe? U mnie nic nie ma plastikowe. No. Muszą być. Ale u mnie ubrań nie ma plastikowych, jest tylko Smile Slow Team, takie fajne no jest. No to słabo. Poduszkę mam fajną. Fajna poduszka, może chciałabyś poduszkę, co? No, a będziemy albo na niej koc. Spać razem? Koc mam, patrz, koc mam fajny. Okryjemy się razem, albo nie, sam. O, czyli zostajesz koc, moim Kenem. Duży koc. O, taki wielki koc, patrzcie, taki wielki. Może chciałabyś taki koc, co? Fajny jest. No daj. Widzowie, wpadajcie zacząć pierwszenia w opisie. Nas takie fajne rzeczy są na moim sklepie. Smile Slow Team! Dobra, ej, skupmy się. Wiesz co? Ja nie chcę być z tobą jednak. No dlaczego? Nie chcesz takiej Barbie? Nie chcę takiej Barbie. Wszyscy chcą Barbie mieć. Wynocha mi z tobą, powiedziałem, ale już! Będę strzelał! Dobra, będę strzelał, że nie jesteś moim Kenem. Wynocha mi! Nie chcę takiej Barbie, ona była dziwna. Ona kazała mi mieszkać tu w jakimś plastikowym rzeczy. Czemu oni lubią plastikowe rzeczy? Plastik nie jest fantastik normalnie, nie? A u mnie, wiecie, u mnie są bawełniane, takie dobrej jakości, 100% bawełna, albo 90%, chociaż wiecie, że jest tam w większości bawełna, a nie plastik tylko. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, co zrobić, muszę się stąd wyprowadzić. Czekaj, ich tam jest więcej? Ktoś do mnie puka jeszcze? Tam jest kolejka Barbie, przecież to, ej, to jest ich więcej! O nie, tych Barbie może być ze 100, albo jeszcze więcej Barbie, które się ustawiają w kolejce. Co jest grane? Ile tam Barbie jest? No nie wiem, trzymie, co ich jest jeszcze więcej? A każda Barbie się różni czymś innym? Ej, dobra, mamy trochę problem. Czekaj, ktoś do mnie znowu przyszedł, czy nie? Czekaj, zobaczmy. Czy ktoś tu... O, ktoś tu chodzi. O, nie. Słyszę jakieś... Ej, ty, weszłaś tam... Ej, kto ci pozwolił tu wejść? Kurde, ja ci dam... Wynocha z mojego... O, nie, ona jest jeszcze jakaś inna. Ma kapelusz Barbie w ogóle. No, nie, to jest jakaś inna Barbie, która do mnie przyszła, ale chyba nie mówi. Ej, mówisz? Ona zaczyna tańczyć, nie, serio? Czy ona tańczy? Ej, a potrafisz mówić? Ona nie gada, albo pisać? Nie, no, ona chyba mnie słyszy. Słyszysz mnie, czy nie? Kiwnij głową, albo mrugnij. Ty nie słyszy mnie. Wynocha z mojego domu w takim razie. Jak nic nie powiesz, to cię rozwalę, słyszysz? Rozwalę się, wkurzyłaś mnie. Czekaj, muszę minę zmienić. Wkurzyłaś mnie. Patrz, minę teraz masz. I teraz wynocha, albo cię rozwalę. Wynocha stąd! Bo nic nie mówisz! Ona jest cicha. I czemu? Patrz, ucieka. O, aż wynocha, powiedziałem. Wynocha, ale już, wynocha, ona nie chce z mojego domu wyjść. Już, powiedziałem, wynocha mi, no. Nic nie mówiła, nic nie pisała, dziwna kobieta. Nic nie powiedziała, nic nie pisała, nawet nic nie widziałem, no. Dobra, ej, kolejna Barbie, tu jest normalnie jakiś casting Barbie do mnie. Kolejna przychodzi. No, nie wytrzymie. Ja bym musiał chyba z tego domu pojechać. Kaha, halo? Kim pani? O, ta pisze, chociaż napisała cześć. Okej, ta Barbie napisała cześć. O, ta taka Barbie jest trochę ładniejsza, bym powiedział. Ona jest trochę bardziej ładniejsza. Ej, ta mi się troszeczkę spodobała. Ej, Barbie! Napisała coś do mnie. O nie, kolejne idą. Czego? Kolejka! Kurde, ile ich jest. Ta w ogóle ma jakiegoś nosorożca. Nie, no serio? Ona ma jakiegoś nosorożca. Jeszcze jakaś Barbie będzie z koniem normalnie, jakimś nosorożcem, czy nie wiadomo czym. No nie, serio, ej, ty, Barbie... blondynka, posuń się. Teraz moja kolej była, nie twoja. Ej, co jest grane? Kurde, nie wszystkie naraz, no. Po kolei. Ej, ja pierwsza, okej? Okay? Nie, po kolei kolejka jest. No, czekaj, ja cię zabiorę do kolejka, fryzjera. Nie tyle. Ej. A, proszę mnie zostawić. Proszę mnie, puszczaj mnie, powiedziałem, puszczaj mnie. Idziemy do fryzjera. Kolej teraz.
teraz? Ej, poczekajcie, nie, ile tu Barbie jest? Ile Barbie? Co jest? Ja zrobię z ciebie Kena. Chodź tutaj, jest. Ej, dobra, mój Ken. Po kolei, ej, jedna poważnie. Dobra, niech to tylko... To ja idę, ja biegnę. Dobra, ej, zabrała mi jakaś inna Barbie, która ma jakieś inne włosy i mnie prowadzi do fryzjera. Ale kogo, tu fryzjera ja ci nie ma... powiem tak, tamte to są słabe, to są jakieś takie podróbki lalek, a ja jestem najlepsza. Ja nie wierzę, no. Ej, czy dokąd mnie zabierasz? Czemu mnie niesiesz w ogóle? Zostaw mnie. No do fryzjera cię biorę, do fryzjera. Czy ty chcesz mnie zmienić w Kena? O nie, zostaniesz, ja nie chcę być Kenem. Zostaniesz blondynem i będziesz Kenem. O nie, nie chcę być Kenem Barbie, tylko nie to. O nie, biegnę, ona mnie chce zmienić w Kena. W Kena mnie chce dobra, zmienić, czyli... Dobra, jesteś u fryzjera, a teraz cię przymocą. Ken, Ken lubi też plastik? O nie, tylko nie to chce no, mnie zmienić. No, uwielbia plastik, chodź. Nie. A co ty mi robisz? Chodź. Mam teraz zmienić włosy? A jakie on ma włosy? Nie wiem, żółte? No blond. Posuń się! Ej, co mi robicie? O nie, włosy moje! Nie, tylko nie to, moje włosy. Od razu wyglądasz lepiej. Jakie włosy, nie, tragedia, ja mam takie bardziej brązowe, takie brązowo-czarne, ale nie takie... A teraz będziesz miał takie ładne blondynowe. Oni chcą mnie zmienić w Kena, a teraz, ale ciuchy mi nie pasują, teraz to no idzie ciuchy wtedy. Nie, czy wy serio będziecie mnie nosić? Nie, ona ma w ogóle... Ona ma w ogóle blond włosy połączone z różowym. Co tu się dzieje, XD? Nie wierzę w to. Co jest? Ona mnie teraz niesie, ta Barbie biegnie z nią, przebrać mi ubrania. Ej, one serio chcą się zmienić w Kena, żebym był. Ej, a Ken miał taką koszulę taką i... A Ken pokazywał klatę, czy nie? O nie, tutaj są teraz ciuchy. A jakie Ken nosi? Takie? Nie, chyba nie. Weź sobie takie na przykład jasne jeansy. Jasne jeansy, okej, okay, muszę to wybierać. I różową koszulę. Dobra. Ej, co ty mi robisz? Co ty mi tam rękami? Ej, nie dotykaj mnie tam. Ej. Ona mnie przewiera. Nie chcę tylko tego widzieć. To zdejmiemy. Ona mi rękami coś ściąga ciuchy i jeszcze mi zakłada jakieś inne. Nie. Zaraz koniec. Jesteś gotowy? Nie wiem, jak będę teraz wyglądał, bo ty mnie przebierasz. No dobra. Uwaga! Patrz! Nie! Ja zostałem Kenem, serio? Zej, mam rozpiętą koszulę i mam jeszcze napis Ken, patrzcie jak ja wyglądam, jestem jak Ken, serio, czy on tak serio wyglądał? No nie wierzę w to, ta Barbie mnie zmieniła w Kena, nie, ja wracam do domu, uciekam rowerem, szybko, uciekam rowerem, szybko, 45 wpisuję, szybko, o nie, ona mnie zmieniła w Kena, ja tak nie wyglądam, jeszcze więcej Barbie, ile tu ich was jest, to Barbie, normalnie nie ma. Ona mnie zmieniła w Barbie! Ej, ile tutaj? Co? Ej, tu już wcześniej było serduszek. O nie, te Barbie chcą przejąć mój dom i normalnie całego mnie. Ile ich tutaj się rzuca? Przecież tu jest ze 100 Barbie. Nie. Ja nie jestem waszym Kenem, przecież to nieprawda, ona mnie zmieniła, nie jestem... No serio? Przecież ile tu Barbie przyszło? Ja nie jestem waszym Kenem. Ej, misiaku, pójdzie ze mną. Misiaku, jaki misiaku? Nie jestem żadnym misiakiem. No nie wiem. Wy jesteście pimpiaki. Zaopiekuj się jednorożce. Ej, wypadł z mojego domu, powiedziałem, a wy co tu za darmo? A macie bilet? Bilety! 50 zł za wejście. 5 dych za wejście do domu. Ja mam takie plastikowe pieniądze. Ej, jak chcecie wejść, to do mojego pokoju to 100. Jesteś wszystko? A co by mi dajecie? Plastikowe kwiaty? O fuj, one dają mi plastikowe kwiaty. Plastik fantastyczny. O nie, nawet kwiaty są plastikowe. Przecież to jest nienormalne, że wy nawet kwiaty robicie. Kwiaty powinny być naturalne, roślinne, a nie plastikowe, bo oszaleliście. Tylko plastik. Nie, tragedia, plastik jest... Wyrzucam mnie. Ale wyglądasz czadowo. Wyrzucam je! Co ty robisz? Wyrzuciłem je na dwór. Nadal razem. Szybko, złapcie kwiaty, złapcie je! Szybko! Łapać! Zamykam drzwi. Szybko! Zamknij! O nie, nie przeszły, kurde. Chodźcie tutaj, patrzcie, rzućcie się po kwiaty. Czekaj, wyrzucę, nie? Uwaga, jeszcze raz. Wyrzucam! Kurde, sam siebie wyrzuciłem. No chodźcie, dziewczyny, chodźcie tutaj, dziewczyny, chodźcie. Mam. Ale ty super jest! Wyrzucę im kwiaty. Uwaga, wyrzucę kwiaty. Łapcie kwiaty! Szybko. Szybko. Dobra. Zamknę drzwi. Nie, kurde, weź! No jak one tak szybko biegają? O nie, dobra, muszę ewakuację stąd. Dobra, biorę auto, uciekam od autem. Czekaj, autem ucieknę. Dobra, jest. Szybko wjeżdżam, biorę auto. Wypadł mi. Szybko uciekam. Jest. O nie, weź rowerem. Ja też chcę. Weź rowerem, bo nie. Mam cię.
O nie, pucie! O, co ty robisz? Szybko, szybko, w nogi! Jest, to wjeżdżam! Dobra, jest, jedna, ej, ty z rowerem, Nie, tu. Nie zejdę stąd, to jest moje Złaś miejsce. Złaś mi z tego. Nie, jadę z tobą. Wywalają na rogu, czekaj. I mocne hamowanie! O nie, 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 nie! Szybko, szybko, jest, wywaliłem ją, dobra. Wow, on się walnęłem, o kurde. Szybko uciekam od Barbie, jest, zgubiłem je. Chodź tutaj. Ich było jeszcze więcej, dobra, wiecie co? Muszę się skryć w jakimś fajnej skrytce, takiej nowej skrytce. Czekaj, pomyślimy. Może tu jest jakaś nowa skrytka, w której bym mógł się ukryć. Wiem, na wyspie. Ukryję się na wyspie. Tak, to jest genialny pomysł. Wjeżdżamy, jedziemy do wyspy. O nie, nie mogę wjechać. Nie, nie wjadę. Trzeba dopłynąć? Jak tam wjechać? Do autem nie da rady. A czy tu trzeba płynąć? A, trzeba płynąć, bo tak inaczej nie da rady. Teraz szybko, szybko. Czekaj, mogę postawić motorówkę jakąś? Są tu jakieś motorówki? Może będę na wyspie i mnie tutaj nie znajdą. Czekaj, jest jakaś motorówka. O, jest, dobra. Okej, mamy motorówkę. Szybko sobie wsiadnijmy, dobra. I podpłyńmy sobie, okej. Będę na tej wyspie. Tutaj nie powinno być nikogo. Ta wyspa jest opuszczona, więc tutaj sobie zamieszkam. Tutaj postawię sobie dom. O, elegancko. I możemy sobie Island Walkant. Klikamy sobie. Co? 500 robuxów to kosztuje? Ej, a to nie jest za darmo? No nie, to kosztuje... Kurde, to kosztuje robuxy, mi nie stać. Ken jest biedny, ale zamieszkam tu sam na wyspie. Ej, wiecie co? Wyciągnę sobie rzeczy z propsa może. Wyciągnę sobie rzeczy z propsa, one są za darmo. Tutaj możemy sobie postawić namiot. O, mój nowy domek, patrzcie. Nowy domek Kena, pa. Elegancki, co? Namiocik sobie postawimy tu. O, kraty. O, w kraty mogłem uwięzić te dziewczyny. Tutaj sobie damy kolejny namiocik, patrzcie. Tu sobie damy palasoreczkę. O, elegancko, tu będzie WC. Tu WC. Pa, WC moje. Fajne WC, co? Nadajmy teraz tutaj kolejne, czekajcie. Tutaj dajemy sobie teraz ognisko, żeby w nocy było ciepło. Tutaj sobie rozpalimy. O, patrz, no i mój nowy dom na wyspie. Tu nikogo nie ma. Jeszcze postawimy sobie komputer, patrzcie. Tutaj postawimy... Co jest gane? No nie! O nie, tylko nie to. Nie! O nie, skąd wy tutaj się wzięliście? Przecież ja miałem tu mieszkać sam na wyspie. Wynocha z tej wyspy, powiedziałem, ale już. Nie, nigdzie nie idziemy. Nie. Ja tu muszę stanowisko komputerowe rozkładam. Czekajcie, tu jest gdzieś stanowisko komputerowe. Czy one gdzieś tutaj było? O, tutaj jest, dobra. Ja sobie będę grał teraz pracą na kompie będę. Ej, o, jak wy mi tu usunęliście? A ja sobie teraz gram. Ej, co, czemu to znikło? Jak one to usunęły w ogóle, lol? O nie, ja sobie teraz gram, nie przeszkadzajcie mi, gram sobie w Robloxa. Kurde, chodź nie, tutaj. No, nie wytrzymię, serio. Ej, zostaw mnie, nie, nie. Uciekam statkiem. Statkiem, albo motorówką. Tutaj. Nie, no nie wytrzymię, serio. Motorówka nie, czemu to nie działa, te motorówki. Jaką szybszą wybieram, jest taka szybsza motorówka? Okej, to szybko. Szybko. No nie, no oni mi wszystko zabierają. Jak to wy... Kurde, jak tu odpłynąć? Cześć, szybko, wezmę tą. A bo rekin tu jest jakiś? Jest tu jakiś rekin? O, na rekinie, można płynąć na rekinie? No nie wiesz, ona wsiadła, no nie, kurde, nie macie wsiadać tutaj. Mi. Zaraz cię zabiorę. Czekaj, oni mnie zabierają, one chcą mnie zabrać. O, czekaj, może wejdę? No kurde, no dawaj na rekina, no, nie no, serio? Jest, płyń, jest, odpływam rekinem, odpływam, szybko płynę. Zamieniłem się w rekina i płynę rekinem. Szybko odpływam, widzowie, odpływam z tego Brookhaven, a wy, widzowie, możecie odpłynąć na mój sklep. Smile Slow Team, wpadajcie zobaczyć, fajna bluza jest, fajne koce i nowe zdjęcie z autografem, ze Sepkiem. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? Widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.